Grabo z tej strony. Dzisiaj jesteśmy w Białymstoku na kampie u Krzyśka Sulimy. Chyba raczej każdy go zna, każdy fan koszykówki w Polsce. Tak, 16:10 zaczynam pokaz, czyli za jakieś 40 minut. Zgadnijcie, o którym mam wylot. Po 20:00 z Warszawy. Jeżeli nie zdążę, to nie chcę wiedzieć, co się stanie. Ale zdążę. Zobaczycie, że zdążę. Lecę się rozgrzewać i... Rank Elite, baby! Samolot. Zdążyłem. Godzina 21:00. Wylądowałem. No i tak, czekamy teraz tutaj na główną głowę tego wszystkiego. Ciężkie życie wam powiem, ciężkie życie. A kto jest główną głową? Manager of Dunk Elite. Basia Karcza... Simon Piechowski. Mam chwilkę, wiem, prysznic jestem już w fotelu. Mam chwilkę, żeby opowiedzieć wam o tym, co się tu w ogóle wydarzyło w tym vlogu. Wczoraj byłem w Białymstoku na pokazie u Krzyśka Sulimy. Pozdrawiam serdecznie. Pokaz w miarę wyszedł super. Wszystkie wsady dałem w pierwszej próbie. I elegancki. O 16:30 się zebrałem z tego pokazu, z Białegostoku, bo miałem lot o godzinie 20:30.
Z Warszawy. No i zajechałem tak jakoś około 19, już byłem na lotnisku. Wtedy się porozciągałem chwilkę i był boarding i od razu tutaj do Berlina poleciałem. Dzisiaj wstałem sobie, w miarę się wyspałem koło 9, tak około 9 na śniadanko pyszne. Wróciłem, poodpoczywałem. Poszliśmy wszyscy z Dunkelit na dobrą szamkę, na butter chickena. Indyjską kuchnię, którą mega uwielbiam, bo jest oczywiście ryż i kurczak. I no, i mieliśmy chwilę, żeby się spakować po jedzeniu, i od razu Dzida na Shut Up and Play, na konkurs. Co do samego konkursu, to nie był chyba jakiś mega dobry dzień dla wszystkich, tak mi się wydaje, bo i Lipek, i Joel. I Miller średnio mi wychodziły wsady. W sensie tam Rafał miał chyba parę prób do czegoś. Miller też. Miller próbował dwa razy chyba double upa. Nie wszedł mój i zmienił na zwykłego młyna. Co jest dziwne, bo zawsze double upem zaczyna w większości konkurs i wchodzi wszystko, nie? Też może jest od tego kosza, bo ten kosz jest taki zawsze na shut up and play. Niby jest fajny, niby jest super nawierzchnia, super obręcz, super kosz. Ale jak się skacze i kombinuje tam, to nie jest już tak fajnie, bo ta obręcz się od razu uchyla mega i z tym jest troszkę problem. Co tu dużo gadać? Pierwsze miejsce udało się 2 lata temu. 2 lata temu byłem mega blisko, bo przegrałem z Lipkiem i z Jordanem Sutherlandem. Miałem trzecie miejsce. Popracowałem naprawdę mega, mega ciężko. W zimę nie wychodziłem z siłki praktycznie, to był dzień w dzień po uczelni, godzina 17, już zaczynało być ciemno. Lazłem na tą siłownię i naprawdę, naprawdę ciężko pracowałem. Nie mówię wam tego, już pewnie to słyszeliście od każdego, że ciężka praca popłaca, bla bla bla. Ale naprawdę, jeżeli chcecie coś osiągnąć, macie jakiś określony cel, że nie wiem, chcecie być aktorem, piosenkarzem i dzień w dzień naprawdę dążycie do tego, to gwarantuję wam, kurwa, no gwarantuję wam, normalnie mogłem papiery podpisać i wszystko, że się nie poddacie, wstaniecie po tym setnym upadku, ten setny raz i będziecie dalej do tego dążyć, to gwarantuję wam, że osiągniecie sukces, bo na moim przykładzie da się. Nie wiem, bo ja pewnie teraz pierdolę jakieś głupoty, bo jestem naprawdę, naprawdę mega zmęczony. I dopiero powoli to dochodzi do mnie, to, że wygrałem taki turniej. Ale no, udało się. Wierzcie w swoje marzenia i ciężko pracujcie, bo da się. Po prostu da się. Lecę coś jeść, piona. Część dalsza. Byliśmy po jedzonko, niestety był tylko mak. Ale jest taka pogoda, że się nie da w ogóle iść. A mamy dosłownie kilometr do hotelu. Więc zamówiliśmy taksy. Yo, dzień trzeci, drugi w Berlinie, trzeci z całego vlogu. Dzisiaj odpoczywamy, bynajmniej ja odpoczywam, bo chłopaki już nie będą skakać. Ja niestety wczoraj lekko naderwałem biceps. Pewnie chyba wrzucę filmik. Co, dzisiaj cały dzień odpoczywamy. Potem pojadę zobaczyć, jak chłopaki skaczą. Na szczęście jestem zniszczony, totalnie jestem zniszczony, jestem głodny, chcę się spać. No, szukam sponsora od walizek.